Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dzień po wyborach, czyli Trump wygrał. Mówię to we wtorek wieczorem o godzinie 9 amerykańskiego czasu. No ale nie będę prowadził audycji na temat, jak wygrał. Prowadziłem już tych audycji dziesiątki, jak nie setki. Także teraz trzeba tylko po prostu pogratulować, że Amerykanie wybrali normalnego człowieka. No może wieczorem nagram dzień po wyborach, dlaczego normalnie wybrali. Co mnie najbardziej interesuje, to jest to, co będzie z maseczkami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, liczę na to, że po tym, jak Ameryka wybierze normalnego prezydenta, no to normalny prezydent pójdzie w kierunku kasowania tej epidemii. Oczywiście zabezpieczania tych najbardziej wrażliwych, no ale cała Ameryka musi się jednak otworzyć. To znamie tej pandemii, tej paniki 19, to jest to, że fiasko, niepowodzenie polityków, urzędników i ludzi, którzy decydowali o zamykaniu, że oni nie byli w stanie wyobrazić sobie konsekwencji tego zamykania. Konsekwencje są niestety takie, że decyzje, które były podejmowane w związku z zamykaniem, spowodowały straszne straty bezrobocie wzrosło, nadużywanie alkoholu, nadużywanie narkotyków, szkoły są pozamykane, także, że różnice, ludzie nie zarabiają, ludzie nie płacą czynszów, nie płacą pożyczek bankowych. No i rozchodzi się te widełki pomiędzy bogatymi i biednymi, pomiędzy czarnymi i białymi. Wiele miast zostało spalonych tylko dlatego, że ludzie się po prostu nudzą. No były tam ten George Floyd i te inne ustawki komunistów, no ale ogólnie rzecz biorąc panika prawie, że jest bliska do zatłuczenia ekonomii. No, wielu gubernatorów zaczyna już nawet zmieniać. W niektórych stanach powiedzieli, że maseczki trzeba mieć non-stop na zewnątrz, nie zwracając uwagi na te 6 stóp, czy jest, czy nie jest. Nakazują, no mówią, niektórzy mówią, że to jest rekomendacja, ale nakazują, bo używają słowa musi być używana maseczka w miejscu publicznym. No jest to makabra. Jak cała ta debata, jak cała ta dyskusja w zasadzie miała jakąś taką ewolucję tych zmian? Na początku nawet Fauci, on mówił, że maski, no to może ludzie dobrze się czują w maskach, ale to nie daje żadnego zabezpieczenia. Prawda jest taka, że w magazynach dla fachowców, dla lekarzy od chorób zakaźnych, oni właśnie pisali, że maseczki tak dużo nie dają, że nie ma się co spodziewać. Wszystko to miało obniżyć tą ilość zakażeń, zarażeń w ciągu pierwszych 2, 3, 4 tygodni z milionów do setek tysięcy. No i to było wiadomo, że to się wszystko przesunie w czasie, ale się jednak jak przesunie. No, te rekomendacje Anthony Fauci, on mówił, to było wszystko zgodne z WHO, czyli Światową Organizacją Zdrowia. Oni również tłumaczyli, że to tak no można, ale niekoniecznie trzeba. No i w pewnym momencie wszystko się
salto zrobiło, stanęło na głowie. No i jaki to był powód? No i powód tłumaczyli, że bezobjawowa korona. No ale bezobjawowa korona, no to wszyscy urzędnicy medyczni zaczęli krzyczeć, że trzeba nosić, no bo nie tylko, że jest rozsądne, ale jest również krytyczne, żeby nosić te maski. No ale to jest słaba argumentacja, bo 1/3 w wypadku grypy, ludzie mają grypę i oni nie wiedzą, że mają grypę. Więcej niż 1/3, no to ma jeszcze do tego takie słabe powiedzmy oznaki grypy, także to już jest 60%. No i pokazują badania, że rozprzestrzenianie się tej grypy, no to jest bardzo podobne do pandemii. No i to jest z raportów lekarskich, medycznych, fachowców, którzy nad tym pracują. Dużo tych, czy grypy nie była diagnozowana, tak, także samo to, że ktoś jest pozytywny, to dużo nie znaczy. No dzisiaj dużo w wielu stanach amerykańskich, no to powiedzieli, jeżeli ktoś ma nawet kwarantannę, to może iść głosować. Jeżeli ktoś ma COVID, no to może iść i głosować. No dlaczego tak jest? No bo CDC, czyli ten Centrum Chorób Zakaźnych, tłumaczy, że w zasadzie jest krótkie spotkanie czy przebywanie z ludźmi. 15 minut trzeba przebywać z kimś w pomieszczeniu zamkniętym, żeby mieć szansę złapania. 15 minut. No, teraz poprawili, że 15 minut w ciągu 8 godzin. Także jak ktoś przyjdzie 3 razy, po 5 minut będzie siedział, rozmawiał, no to ma jakieś tam większe szanse zakażenia. Także to naprawdę trzeba być blisko i spędzić sporo czasu. To nie jest przejście po ścieżce, żeby złapać. Także w takich wypadkach, kiedy się przebywa, nie będąc bliżej niż 6 stóp, no to zakażenia są dosyć nieprawdopodobne. Nieprawdopodobnie małe są szanse. Także to jest bardzo podobne do grypy. No, Ludzie przypuszczają, czy zakładają, że to wszystko ma dużo badań medycznych, że to statystycznie jest to pilnowane. Politycy się tym nie przejmują. Politycy po prostu chcą kontroli. Chcą kontroli, chcą nakazywania, chcą ścigania. Nauczyciele chcą siedzieć w domu, urzędnicy chcą siedzieć w domu i mieć płacone, bo oni mają płacone i to jest właśnie ta makabra socjalizmu, że ludzie, którzy żyją z podatków, ta budżetówka, oni widzą, że są panami, sytuacji, są władcami, a niewolnicy, którzy płacą podatki, muszą płacić te podatki. No pokazują, makabra jest taka, że środki przekazu pokazują najróżniejsze anegdoty, że gdzieś tam u fryzjera ktoś był chory, później przyszli i to wszystko się rozprzestrzeniło. Czy na jakimś obozie letnim gdzieś tam był jeden chory czy dwóch i to się przeniosło. No tyle tylko, że jak oni nie powiedzą, że było 150 innych małych zakładów fryzjerskich, gdzie nic się nie stało i 1500 innych obozów harcerskich, gdzie nic się nie stało, no to bez podawania tych statystyki, no to wszystkie te anegdoty, te opowiadania, no to można pomiędzy bajki wsadzić. Pokazują te wszelakie rozprzestrzenianie się tych kropelek śliny, no ale to jest
naukowcy nie za bardzo popierają to. Ludzie, którzy badają nad tym, no to jednak mówią, że to wszystko jest przepompowane. No i wszystko jest po to robione, żeby zastraszyć. Dlatego Trump będzie, jeżeli wyda rozkaz po prostu zakończenia tej paniki 19, no to właśnie między innymi głosowałem na niego, żeby coś takiego zrobił. Oryginalnie w maju, w kwietniu, no w marcu, w kwietniu, to przypuszczałem, że to wszystko będzie trwało 2-3 tygodnie, no ale to już trwa 9 miesiąc. To jest po prostu paranoja. W ogóle nie jest lepiej. No, nie uodparniamy się. Nie uodparniamy się. Ludzie, którzy zachorują, no na pewno przechodzą to ciężko, no ale przeżywają. Ludzie, którzy najbardziej są podatni, no są zgony. W Ameryce mówią 200 tysięcy, 220 tysięcy, no ale tej czystych zgonów tylko od korony, no to jest około 10 tysięcy. To nie jest tak dużo, bo rocznie umiera w Ameryce 3 miliony ludzi, tak ogólnie, na 300 milionów, to jest 1%, czyli 10 tysięcy dziennie, 10 tysięcy to są duże liczby i nie wchodzą do tych statystyki. Jakieś wysokiej jakości badania medyczne pokazują, że w Stanach, gdzie były maseczki względem tych stanów, gdzie nie było maseczek, no to redukcja w ilości tych zarażeń jest tylko 2%. To jest bardzo minimalna. No jest, to się rozprzestrzenia tam logarytmicznie, no ale jednak ilość miejsc w szpitalach, czy intensywnej opieki i tak dalej, jest wystarczająca. Jest wystarczająca na tyle, żeby mieć tych chorych w szpitalach, a nie zamrażać całego narodu. Ewidencja jest taka w sumie na całym świecie, że nie da rady, wyeliminować tego wirusa. No jedyne co to jest, jeżeli by się wyłapywało tych ludzi. No w Ameryce nie da rady wyłapywać. Ludzie, którzy, politycy, którzy planują, kasują już pewne imprezy, czy sportowe, czy muzyczne, czy jakiekolwiek, już w przyszłym roku. Dużo maratonów w Ameryce w 2021 roku zostało odwołanych już dzisiaj. To już jest kompletny idiotyzm. Jakiś wniosek z tych naukowych no, wniosków czy rezultatów, no to pokazuje, że te maski jako nakaz społeczny, no to ma bardzo małe mały wpływ. No, trudno by było to zauważyć, oglądając telewizję czy patrząc, jak wyciągają kogoś za nogi samolotu tylko dlatego, że matka odmówiła maseczki, założenia maseczki dzieciakowi, bo dzieciak płacze nieustannie, czy komuś innemu wyciągają go za nogi. To jest makabra. Tłumaczą ci fachowcy, politycy, urzędnicy tłumaczą, że noszenie tej maseczki to się jednak przydaje i sprawdza, no ale ludzie są ludźmi. Ludzie potrzebują grupy, ludzie potrzebują rozmawiać, ludzie potrzebują być razem. Oszuści politycy tłumaczą, że w miejscach tam, gdzie maseczek nie noszą, to te liczby są dużo większe, no ale to nie jest do końca prawda, bo teraz Amerykanie, no tam, gdzie potrzeba, to noszą, tak, tam, gdzie potrzeba, to noszą, w sklepach, w miejscach, gdzie są inni, ale zmuszenie na dzień dzisiejszy, żeby nosić już nieustannie na dworzu, nawet samotnie, to jest makabra, żeby napierać na to, żeby nosić maseczki na dworzu. Dane statystyczne, no to pokazują z tych badań, że to
1 na 300, 1 na 400 tych zarażeń to nastąpiło na dworzu. No, nie ma szansy, no, nie ma szansy, żeby na dworzu to złapać. Jeżeli w budynku, w mieszkaniu, w pokoju trzeba 15 minut, żeby to wszystko się wymieszało i żeby to złapać, no to na dworzu praktycznie jest Ale każą. To jest niemożliwe. Niemożliwe do zaakceptowania i tak jak mówię, Trump musi to wszystko zlikwidować. Dopóki się jakoś tam nie uodpornimy, to będzie makabra. W szpitalach jest dużo lepiej. Ci, którzy chorują, niekoniecznie trafiają do szpitali. Wcześniej są robione najróżniejsze zabiegi. Także przeżyjemy. Nie można żyć dla tej pandemii, nie można żyć sparaliżowanym. Te wszystkie restrykcje aktywności ludzkiej są po prostu nieludzkie. Wielu z tych gubernatorów, wielu z tych polityków, no to w przyszłych wyborach to po prostu będą wykopani, będą głosami odrzuceni. To tyle. Tyle maseczki bardzo mnie denerwują, można powiedzieć. Nosić ich, no tam, gdzie potrzeba, to noszę. No fakt jest faktem, że w sklepach czy coś, no ale strasznie mnie zbulwersowało to, że urzędnicy, politycy zaczynają kazać nosić na dworzu. To jest po prostu nie do wybaczenia. Także gratuluję Trumpowi, że został prezydentem na drugą turę. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy na niego głosowali. Pytam się wszystkich Polaków, którzy głosowali na Bidena, dlaczego głosowaliście na socjalistę. Napiszcie tutaj coś na dole, dlaczego głosowaliście na socjalistę. No, napiszcie coś innego poza 447. Napiszcie, dlaczego przepraszam, socjalista był dla was ważniejszy niż człowiek po stronie konserwatywnej, który w zasadzie jest za tym, aby był Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No to jest pytanie dla polskich socjalistów mieszkających w Ameryce. Dlaczego głosowaliście na Bidena? Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla drugiej tury prezydenta Trumpa.